Karol Grygoru. Bardzo nam miło, Karol. Cześć. I również bardzo dziękuję za zaproszenie i cześć. Niestety nie ma z nami Ani Albot. Nie dotarła ze względów zdrowotnych. Siła wyższa. COVID dalej szaleje. Córki Ani zachorowały na COVID i wszystko jest okej, ale musiała z nimi zostać niestety w Berlinie. Tak tłumaczę ją, bo wiem, żeby chciała. Ale przesyła wszystkim serdeczne pozdrowienia i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze u nas. Pretekstem do naszego spotkania jest wystawa, którą Państwo pewnie widzieliście już na Wolnym Dziedzińcu, czyli Borderlands Pogranicza Karola i Anny. Wystawa, która... No właśnie, rozmawialiśmy o tym z Karolem, że jest to wystawa plenerowa, jest to wystawa w przestrzeni publicznej. I pierwsze moje pytanie, Karol, jest takie, co ty myślisz o takich formach ekspozycji, jeżeli chodzi o tak ważne tematy społeczne? Nie wiem, czy mogę przeklinać, ale powiem, że zajebiście się cieszę, że ona jest na zewnątrz, bo to jest w ogóle duży problem fotografii współczesnej i też w ogóle takich tematów nawet, że my tak trochę elitarystycznie myślimy o tej prezentacji, myślimy o galerii i zależy nam na fantastycznych wydrukach, a ostatecznie to te zdjęcia są nośnikiem tematu. I taka jest ich rola. I tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, to daje możliwość, że zobaczy te zdjęcia przypadkowa osoba, która w ogóle nie interesuje się tematem, a nie tylko osoba, która na fotografii się zna, interesuje się nią i też prawdopodobnie temat też emigracyjny, czy prawo człowieka nie jest obcy. No właśnie, i tu troszeczkę dochodzimy do clou naszego spotkania w ogóle, bo Karol, od dawna zajmujesz się fotografią i od dawna fotografujesz. No i w sumie w twojej fotografii od początku też bardzo istotną rolę odgrywają ważne tematy takie społeczne, nastawione na człowieka, nastawione na po prostu losy ludzi różnych, przeróżnych. I to jest właśnie to, za co cenisz sobie to medium, fotografię, że ona pozwala ci o tym opowiadać? U mnie jest dość specyficznie, bo ja dziwacznie zacząłem w ogóle przygodę z fotografią. Najpierw pracowałem dla organizacji pozarządowych i będąc nastolatką miałem dziwne marzenie, że będę obrońcą praw człowieka. Nie strażakiem, nie policjantem. I pewnie dlatego dostałem jakiś kolorowy raport Amnesty International, on był tak fascynujący. Ale i ta fotografia tak naprawdę gdzieś na samym początku pojawia się jako dokumentalna i tak dalej, a później już tutaj nasze kontakty, zabawy i tak naprawdę te wspólne doświadczenia, to też jest powód tak naprawdę do fotografii dokumentalnej tak 6-7 lat temu na poważnie i taka próba zajęcia się tym zawodowo. Ale też dla mnie fotografia, i to jest ostatnio dość często mówię, i to jest w ogóle dziwne, wiele osób może to nie do końca łapać, ale ja tak naprawdę nie lubię robić zdjęć. I dla mnie fotografia, w sensie, nie jest tak, że zupełnie nie lubię się przymuszać, ale to nie jest dla mnie sam w sobie cel. Jest to dla mnie jakieś narzędzie i jakaś funkcja tego aparatu, gdzie mogę po prostu tworzyć te obrazy i przekazywać te informacje. Bądź też w jakikolwiek sposób też się po prostu artystycznie, czy kreatywnie, czy twórczo, może twórczo jest najlepszym słowem, zrealizować. Karol, jeżeli chodzi o Borderlands, to razem z Anią Albot śledzicie losy uchodźczyń, uchodźców od
2018 roku, prawda? Opowiedz więcej, jakby, co to są za fotografie prezentowane na tej wystawie, co to są za ludzie, co to są za sytuacje. Dostaję sygnał, że strasznie sapię do mikrofonu. Tak, mi się to zdarza, przepraszam, bo za to będę się starać jakoś tak mówić, żeby mi było słychać. Jak nie będzie, to mi powiedzcie. Cały projekt to naprawdę to jest dobrych 5-6 już chyba lat, bo tak 2018, a tak naprawdę trochę wcześniej. Zaczęliśmy pracować na różnych pograniczach Unii Europejskiej i dziś ten temat się oczywiście rozrasta. Temat migracyjny, uchodźczy w ogóle jest szalenie szerokim tematem. Ale my wtedy chcieliśmy się skupić, jakby z założenia skupiliśmy się na pograniczach Unii Europejskiej, bo to też jest coś, co ta narracja tak naprawdę całkowicie jest wyrzucona z mediów. Oczywiście ona się od czasu do czasu pojawia, w momencie kiedy pojawiają się jakieś konkretne na przykład zdjęcia w prasie, w internecie, tutaj chociażby zdjęcia Alana Kordiego, chłopczyka w czerwonej koszulce, dla osób, które po prostu nie znają tylko to zdjęcie. Wtedy znowu ten temat wraca, ale w rzeczywistości tak naprawdę my o nim praktycznie nie rozmawiamy. W sensie, że to jest absolutny kryzys humanitarny, który się dzieje na naszych oczach, na widoku, całkowicie na widoku, od prawie dekady tak naprawdę. Bo to nie jest też tak, że to się zaczęło, dla niektórych osób się zaczęła cała sytuacja dopiero niedawno. Teraz już trochę ciężko jest mówić, że tego tematu uchodźczego w ogóle nie ma. Ale to jest to. Chcieliśmy się skupić właśnie na tym temacie. I tak trochę jest złożone to pytanie. Mam opowiadać o konkretnych sytuacjach, o konkretnych miejscach. Chciałbyś nas znaczy, generalnie bardziej mi chodziło, wiesz, o całą, bo każdy sobie pewnie przejrzy fotografię, przeczyta opisy, bo już to zrobił. Bardziej mi chodziło o takie, wiesz, konkretne założenia tego, w jaki sposób i de facto o czym chcecie opowiadać. Nie? Takie klub. Okej. To też się zmieniało. Wiesz, na przestrzeni tego czasu to najpierw były krótkie formy, które się pojawiały często, nie wiem, w gazecie, czy też często nawet na Facebooku, czy social media, to media. Więc każda forma tej publikacji była okej. W różnych raportach i tak dalej, i tak dalej. Często to była taka klasyczna fotografia prasowa. Ostatecznie po tym, jak już odwiedziliśmy kilka różnych miejsc, zaczęliśmy jeździć w konkretne, poszerzać ten katalog zdjęć tak naprawdę. Nagle okazało się, że one mają wspólny mianownik. I tym wspólnym mianownikiem to jest, tak bym to powiedział, że to jest trochę socjologiczne ujęcie. Jakby ja jestem z wykształcenia socjologiem, Ania zresztą też ma wykształcenie humanistyczne pod tym kątem. Więc to jest próba ogarnięcia tak naprawdę szerokiego zjawiska, ale przez często indywidualne historie, przez mikroopowieści. Jest taka forma dziwaczna, forma budowy szkadłkowej, tak mi się przynajmniej tak ja to trochę widzę, że opowiadamy o czymś bardzo szerokim, czymś super skomplikowanym. Tak naprawdę to też mi się wydaje jest zadanie współczesnego dokumentalizmu. Właśnie ta forma skondensowanej wiedzy, gdzieś w jakiejś uproszczonej wiedzy, nie jesteśmy w stanie przyjąć takiej właśnie informacji, jaką byśmy chcieli dzisiaj współcześnie. Więc właśnie poprzez te proste formy, krótkie formy, małe opowieści, staram się opowiadać o szerszym zjawisku. Przy czym też zauważyliśmy ostatnio, pracując tak naprawdę nad tą prezentacją, bo też jakby z tą wystawą, ta wystawa w tej formie tutaj jest pokazana w formie jakby galeryjnej, w formie jakby wydruku szkło, ramy i tak dalej, będzie jeździć po Europie i po Polsce. Wybierając zdjęcia, zauważyliśmy, że świadomie unikamy prostych rozwiązań. To znaczy świadomie unikamy zdjęć, które miałyby być reporterskimi zdjęciami, które miałyby chwytać ten decydujący moment. Ja nawet mam wrażenie ostatnio, że w tych zdjęciach jest coraz bardziej antydecydującego momentu.
Bo to nie jest news. To jest super szerokie zjawisko, które nie, moim zdaniem nie powinno, może pana w naszym zdaniu nie powinno być. A czemu nie jest to news? Co masz na myśli? Wiesz co, nie jest to news, bo to się dzieje cały czas. W sensie, że... To wiesz, to też jest... W takim sensie, że to nie działa jako news, w sensie takim, że ludzie nie chcą tego oglądać, nie przyspajają tego, wolisz to jakby zamknąć w szerokie ramy, że to jest jakieś świadectwo szersze, czy... Wiesz co, nie, to jest bardziej też myślenie o samym pokazywaniu, w ogóle opowiadaniu o uchodźstwie i migracji. Mhm. W ogóle opowiadaniu o takim zjawisku, jakby wieloletnim, trwającym często dekady i tak dalej, gdzie jeżeli my pójdziemy tą... To jest coś, na czym się ostatnio dużo bardzo zastanawiamy i dużo o tym gadamy z przyjaciółmi i z Anią też przede wszystkim. Jeżeli pójdziemy tą prostą drogą, to znaczy będziemy wybierać na przykład zdjęcia chwytające za serce, nie? Mówię, takie właśnie poruszające nas bardzo mocno, to też możemy zrobić krzywdę szerokiemu zjawisku. Bo oczywiście w momencie, kiedy wybuchają wojny, kiedy nie wiem, sytuacja się nasila, okej, wtedy musimy o tym jakoś opowiadać, prawda? Ale w tym samym czasie też fotografia reporterska, czy fotografia newsowa ma to do siebie, że ona jest też formą opowiadania o pewnej konkretnej chwili, o danym wydarzeniu, o tym momencie, nie? Klasyczna różnica między reportażem a dokumentem, nie? Fotoreportażem, fotodokumentem. W tym przypadku to nie jest chwila. To nie jest sytuacja, w której ona się właśnie wydarzyła. W sensie to wszystko trwa. I też rzeczą na przykład, od którą się ostatnio mocno zastanawiamy i też myślę, szukamy na takie sposoby, jakieś rozwiązania, może właśnie może jakieś opracowanie, także takie kulturoznawczo-antropologiczno-wizualne dotyczące właśnie tego, jak w ogóle opowiadać o sytuacji uchodźczej, migracyjnej, w sytuacji, gdy, to przykład, my też robimy, my w sensie, nie, mówię wprost, jestem zaangażowaną osobą w tą całą sytuację, jestem jednym ze współtwórców Grupy Granicow, więc jakby jestem umoczony w ten aktywizm bardzo, bardzo mocno, ale więc ja jestem po pewnej konkretnej stronie. Dla mnie jest to strona praw człowieka i jakby wiem, gdzie jestem. Po drugiej stronie mamy chociażby prasę, tak zwaną skrajnie prawicową prasę, czynniki wszystkie, które kochają opowiadać o tym, jak to młodzi migranci idą po nasze zasiłki i tak dalej, i w tym samym czasie po nasze prace, taki klasyk, ale też wyolbrzymia jest na sytuacji bardzo nakręcając. Tylko właśnie my też po drugiej stronie też czasami idziemy tą prostą drogą. To znaczy chociażby skupiając się na matkach z dziećmi. Nie? To jest na przykład taka sytuacja z polsko-białoruskiej granicy. Oczywiście, że są dzieci, oczywiście, że są rodziny, ale tak, większość osób, które idzie, to są młodzi mężczyźni. Tylko teraz właśnie to jest ten moment. Albo się zatrzymamy i powiemy, pójdziemy tą trudniejszą drogą i będziemy spokojnie tłumaczyć, dlaczego to są młodzi mężczyźni. Albo pójdziemy tą prostszą drogą i będziemy się skupiać na obrazach, które nam tylko pasują, ale wtedy bardzo łatwo nam te obrazy i tę całą argumentację wytrącić z rąk, to jest raz. A druga sprawa to też jest to, że ostatecznie to nie próbujemy zmienić rzeczy długofalowo, tylko w tym momencie, w tej chwili właśnie chwycić kogoś za serce. A w rzeczywistości, żeby tylko musi to wybrzmieć, idą głównie młodzi ludzie dlatego, bo jest to absolutna, gigantyczna inwestycja bardzo często całej rodziny, wielopokoleniowej rodziny, podróż z przykładowej Syrii, Iranu, Afganistanu czasami kosztuje do kilkudziesięciu tysięcy euro za jedną osobę. Mówimy jedną osobę. Czasem trwa na przykład chłopak, którego taki najdłuższy mój rekordzista, którego poznaliśmy najpierw w Bośni, a później spotkaliśmy się znowu w Paryżu, był w trasie 6 lat. Więc i wyszedł mając lat 16. W Paryżu spotkaliśmy po raz kolejny, kiedy miał 22.
Więc no, wyobraźmy sobie tutaj sytuację, gdzie idzie cała rodzina z wielopokoleniowa rodzina z dziećmi i tak dalej. No to jest super, super, super. Ja myślę, że poruszyłeś też bardzo ważną rzecz i to jest kolejny temat, który chciałbym z tobą poruszyć. Chyba mamy za głośno mikrofony. To jest etyka w fotografii. I to, co powiedziałeś mi o w pewnym sensie o tej sytuacji, kiedy jesteś po jakiejś stronie i powiedzmy, że robisz zdjęcia i będziesz pokazywać zdjęcia tylko matek z dziećmi, a rzeczywistość jest troszeczkę inna, to szczerze mówisz o tym, że po prostu tak nie jest i trzeba zrobić coś, żeby w inny sposób do tego podejść, długofalowo. I zajmujesz się też właśnie tą etyką w fotografii. I o to cię chciałem zapytać, jak z punktu widzenia z jednej strony aktywizmu, z drugiej strony fotografii takiej dokumentalnej, gdzie jest ta etyka? W sensie, w jaki sposób i dbać o tą etykę w ogóle? Jak o tym mówić? Jak uczyć się tego też? Zwrócić na to uwagę? Znaczy, to jest... Cholera, chyba się wyłączyłem i chciałem dobrze, a chyba zrobiłem źle. O, teraz, przepraszam, już jestem. Przepraszam, Mariusz. Chciałem dobrze, wyszło jak zawsze. To jest w ogóle super trudny temat z tą etyką w fotografii, w ogóle etyką w obrazie, bo tak naprawdę nie ma żadnych wytycznych. W sensie one nie istnieją. Pojawiają się organizacje pozarządowe, które coś próbują mówić, bardzo często w swoim temacie. Na przykład organizacja Save the Children ma całą jakby taką wytyczną dotyczącą tego, jak fotografować dzieci. W ogóle temat uchodźczy i dzieci, który jest super skomplikowany i aktualnie możemy oglądać ogromną ilość nadużyć w tym temacie w Polsce. Ale w tym samym czasie na przykład piszę rzeczy, z którymi ja się absolutnie nie zgadzam. Są też jakieś takie prasowe wytyczne dotyczące etyki, ale na przykład kiedy sprawdzimy tam kodeks tam działań na WordPress Photo, bo nie wiem, czy dzisiaj tak jest, ale pamiętam, że jeszcze kilka lat temu tak było, no to były jedyne informacje dotyczące tego, jak nie retuszować zdjęć, albo co możemy zrobić z obróbką zdjęć. Więc zupełnie nie ma tutaj tematu tego, jak podchodzić do ludzi i tak dalej. I ja mam w ogóle też wrażenie, bo mam wrażenie, że gdzieś tutaj trochę nawiązujemy do tego, znaczy nawiązujesz trochę do tego w tym pytaniu, że my często też mylimy pojęcie etyki i takiej etyki dziennikarskiej z obiektywizmem. W sensie, że nie bądźmy śmieszni, 2022 rok wiemy o tym, że nie istnieje coś takiego jak obiektywna fotografia, w ogóle wiemy, że nie istnieje coś takiego jak obiektywne dziennikarstwo, to nie istnieje po prostu. Sam fakt tego, że robimy coś w ten, a nie inny sposób sprawia, że... Ale właśnie po to potrzebujemy etyki, po to potrzebujemy tych etycznych zachowań, żeby wiedzieć, co nam, gdzie są granice. A najgorsze jest to, że granice są szalenie płynne. Ale Karol, daj na przykład jakiś przykład. Na przykład jakiś przykład. Dobra. Moja sytuacja. Tak jest najłatwiej opowiadać o swoich rzeczach, żeby też nie było sytuacji. O nie, zrobię tak, dwa przykłady. Jeden mój, drugi bardzo znanego fotografa ostatnio. Tak. Mój przykład jest następujący. Na tej wystawie jest zdjęcie z polsko-białoruskiej granicy, już z polskiej strony, gdzie spotkaliśmy rodzinę 10-osobową, rodzinę Kurdów z Ducho, z irackiego Kurdystanu. I teraz wyobraźmy sobie sytuację następującą. Trafiamy do tych ludzi, znajdujemy ich w lesie, oni proszą o pomoc. Udaje nam się do nich dotrzeć. Znajdujemy ich w sytuacji, w której są całkowicie uzależnieni od nas. To znaczy, że ich córka choruje na epilepsję, wszystkim zabrano buty, są pogryzieni przez psy, polskich, białoruskich pograniczników, byli wielokrotnie wyrzucani przez polskich pograniczników na drugą stronę, przez drut oczasty i tak dalej. Są absolutnie zmęczeni. Tak naprawdę istnieje szansa, że my jesteśmy ludźmi, którzy mogą im pomóc przeżyć. Nie? I teraz jak ja
mam zrobić zdjęcie osobom, którym dosłownie chwilę wcześniej podałem rzeczy, które... No, ja wiem, że to dziwi, to brzmi strasznie tak mocno, ale tak. Ludziom, którym ratowaliśmy życie w jakimś tam stopniu. W sensie dostali wodę pierwszy raz od 4 dni, nie? I jakie mam im zrobić zdjęcie? I akurat w tym przypadku ostatecznie jestem w kontakcie z tą rodziną, wiem, gdzie oni są i tak dalej, i tak dalej. I dlatego też mogę sobie pozwolić na publikację tego zdjęcia. I wiem, że też na przykład specjalnie zrobiłem w konkretny sposób, to znaczy, że ona jest tak, wygląda jakby pozowana, oni naprawdę tak siedzieli, ale próba zrobienia tego zdjęcia z poziomu wzroku, to znaczy, że ja nie fotografuję z góry, nie fotografuję dołu, nie szukam jakiejś sensacji, nie szukam akcji, oni po prostu pozują, oni są sobą w tamtej sytuacji. To jest jedna rzecz, ale też długo się zastanawiałem, to dosłownie była sekunda, zrobiłem to zdjęcie i się zastanawiałem, no. Możliwe, że nie będę mógł go opublikować. Ale były też momenty, kiedy nawet nie wyciągałem aparatu. Gdzie no, dosłownie wiedziałem, że ta sytuacja, ta interakcja była bardzo krótka, bardzo szybka, więc wiedziałem, że masz wodę, a teraz mogę zrobić ci zdjęcie? No, w sensie ta reguła wzajemności nie pozwalała tym ludziom odmówić. Nie? Więc to jest coś bardzo, bardzo trudnego. To jest, no, tu są właśnie taka właśnie bardzo, bardzo mocna szara strefa, nie? I trzeba się mocno zastanawiać, co ci wolno, czego ci nie wolno. I to też nie jest ten sposób, że ja uważam, że ja czuję całkowicie sytuację, że okej, okay, wszystko jest okej okay z tym zdjęciem, w sensie opublikowałem je, trudno i tak dalej, tak dalej. Nie, ja muszę sobie cały czas zadawać pytanie, w jakim kontekście ja mogę je pokazać. Czy pokazując je tutaj, w tej sytuacji jest okej, okay, czy pokazując je w innej sytuacji będzie okej, okay, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest szalenie skomplikowane. Jeśli chodzi o drugi przykład, i tutaj to jest rzecz, z którą ostatnio już nie mam czasem siły na kłócenie się w internecie, ale tu mnie poniosło. Jest taki bardzo znany fotograf agencji Seven, który się nazywa Ron Habib. Stary, bardzo, bardzo doświadczony fotograf, który chyba to było z miesiąc czy dwa miesiące temu, opublikował, na pewno widzieliście te zdjęcia z Ukrainy, gdzie w jaki sposób traktowano szabrowników, przywiązując ich do płotu, czy tam do słupa, wkładając ziemniaka w usta, czy ściągając im spodnie i tak dalej, i tak dalej. I ten pan, ten fotograf, bardzo znany, wysoki poziom jakby etyki też ten, fotografował faceta przypiętego do słupa, dosłownie na twarz. Tak. To jest to zdjęcie. Całkowicie pokazując jego personalia i tak dalej, i tak dalej. Chociaż wiemy, no, nie wiem, siedzą tutaj fotografowie i fotografki na sali, nie wiem, bo widzę niektóre twarze, więc wiecie, że można to zdjęcie zrobić inaczej. Można sfotografować je z boku, można sfotografować tak, żeby nie było widać twarzy i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie, że mówimy tu o sytuacji, w której mamy kogoś, to jest całkowicie ubezwłasnowolniony. On nie ma żadnej możliwości powiedzieć nie. Więc i tu się pojawia ten absolutny podstawowy problem fotografii. Że fotografia z założenia jest zawsze praktyką przemocową. Nie w kontekście przemocy. Wiecie, o co mi chodzi. To nie chodzi o to, że ona zadaje komuś ból. Ale ona ma charakter przemocowy. Bo w momencie, kiedy ja trzymam aparat, jestem osobą fotografującą, ty jesteś osobą fotografowaną, ja mam nad tobą przewagę. Tak samo jak relacją przemocową, jest relacja tak naprawdę wertykalna, relacja władzy, każda relacja władzy, bo ja mam nad tobą przewagę. I w tym przypadku to jest taki absolutny abusive of power, w tym przypadku Rona Habiba. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że później to zdjęcie było pokazywane wielokrotnie, ale ostatnio widziałem, że Vice News zrobił z nim nagranie takie instagramowe, nagranie, gdzie on opowiada o tym zdjęciu i tłumaczy się w najgorszy możliwy sposób. Jeszcze bardziej brnąc w to, że to zdjęcie nie powinno było powstać, bo ten facet nie został skazany. On został złapany, przywiązany do słupa i tak dalej, i tak dalej. On nie został skazany, on nie wiadomo, czy jest winny. Zresztą on sam mówi na tym nagraniu, no nie wiadomo, czy jest winny, oni go tam złapali, przywiązali, ale no nie wiadomo, ten facet jest niewinny, dopóki nie zostanie, no właśnie. A jednak zrobili się zdjęcie, pokazując jego twarz. I teraz rozkładając to na takie właśnie kawałki, to pierwsza sprawa to jest to, że
Szymon Chawif, który pracował w strefie wojny, powinien tym wiedzieć, że po pierwsze, ten facet mógł mieć na przykład mógł mieć psychozę związaną z traumą. Bomby spadały i tak dalej, i tak dalej. Mógł się znaleźć w niewłaściwym miejscu, w właściwym czasie. Mógł być w ogóle w traumie po prostu w jakiejś sytuacji, czy może chwilę wcześniej stracił całą rodzinę bombardowaną. Gdzieś szukał jedzenia. Może jest, zmaga się z chorobami psychicznymi. A może po prostu złośliwy sąsiad, z którym od wielu, wielu lat ma kosę, powiedział, ten kradł i zróbcie, przyniosźcie to. Dalej, fotografowie i fotografki byli częścią całego tego procesu, procesu ośmieszenia i procesu napiętnowania, bo ci ludzie nie byli wystawiani na publiczny widok tylko i wyłącznie dla sąsiadów, ale byli też wystawiani dlatego, bo było wiadomo, że wszędzie dookoła są fotografowie, którzy zrobią im zdjęcia i opublikują te zdjęcia, więc tak naprawdę jesteś częścią tej machiny ośmieszenia, upokorzenia itd., itd. Więc no, dla mnie to jest taki jeden z mocniejszych przykładów problemów etycznych. Sorry, jestem gotowy, oddaję ci. Znaczy, wiesz co, gadaliśmy trochę ostatnio też o tym i o tej sytuacji i wydaje mi się, bo powiedziałeś coś takiego, że to zdjęcie nie powinno powstać. Moim zdaniem ono powinno powstać, tylko nie powinno być użyte w takim kontekście i teraz użyte, tylko powinno być jako jakaś dokumentacja tego, co tam się wydarzyło, nie? I jakby nie było teraz użyte, tylko by było pokazane za jakiś tam czas jako jeden z dokumentów, jedna z fotografii dokumentujących, co się wydarzyło, to chyba nie byłoby nic w tym. Wiesz co, znaczy tutaj raczej się z tą zgadzam, ale jest jeszcze jeden wątek. Znaczy wątek tego, że tak naprawdę też karą dla tego faceta było to, że ktoś mu robi zdjęcia. Tak. Więc tak. To, że ktoś mu zrobił to zdjęcie, jest też dodatkowym cierpieniem tak naprawdę, bo on ma świadomość, że ktoś mu zrobił zdjęcie, więc mamy świadomość, że to zdjęcie może zostać opublikowane, więc on tak naprawdę żyje w strachu, że to zdjęcie gdzieś wypłynie i wypłynęło. Więc tutaj ten wątek. A z drugiej strony zgadzam się z tobą, że są zdjęcia, które powinny powstać, ale nie powinny być publikowane, w sensie nie powinny być publikowane jakby publicznie. Powinny powstać właśnie do raportów jako ewidencyjny charakter fotografii, no taki czysto dowodowy i tak dalej. Czy, nie wiem, jednym z takich zdjęć, które też dla mnie jest skandaliczne, a szczególnie wykorzystanie tego zdjęcia jest skandaliczne, jest takie zdjęcie fotografa, który się nazywa Subit Data, zresztą był wielki skandal z nim, bo retuszował zdjęcia i wklejał zdjęcia Marilyn Mark w swoje zdjęcie. Głupia sytuacja, chłopak był młody i strasznie zawalił, ale w tym samym czasie zrobił, pracując nad materiałem o domach publicznych w Bangladeszu, tak pamiętam, o Bangladesz, sfotografował gwałt na nieletniej dziewczynie z perspektywy oprawcy, to znaczy pokazuje zapłakaną twarz dziewczyny, na której leży facet, który jest anonimowy, widać tylko jego plecy, twarz dziewczyny jest doskonale widoczna. Nie? Właśnie i to jest coś, co to zdjęcie mogło powstać, ale nigdy nie powinno być opublikowane, bo Subit Data mógł zrobić coś w tej sytuacji, mógł obronić tę dziewczynę i tak dalej. To jest systemowa przemoc, to jest dużo szersze, więc tak naprawdę nie zmieniłby tej sytuacji. Ale robiąc to zdjęcie i publikując je później na przykład, nie wiem, na Radzie ONZ czy cokolwiek w jakimś zamkniętym gronie, one mogą mieć znaczenie, ale największym problemem tego zdjęcia było to, że zostało wykorzystane jako zdjęcie reklamowe konkursu Magnum Photos i Lens Culture, więc i to jest coś, co nigdy nie powinno się wydarzyć. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne pod tym względem, żeby zacząć się nad tym zastanawiać. Tu nie ma sytuacji, wydaje mi się, też takich zero-jedynkowych. Tu te przykłady, które podajesz, one są bardzo, bardzo takie wyraziste, ale tu też o to chodzi, żeby uświadamiać na tym w ten sposób o tej właśnie etyce i trochę odpowiedzialności osób fotografujących. One są, znaczy te wyraziste przykłady są zresztą łatwe do omawiania, łatwo sobie po prostu gdzieś pokazać konkretnie, o co nam chodzi, ale z drugiej strony, wiesz, my mamy całą rzecz, z którą my się dopiero teraz wchodzimy w to, dopiero zaczniemy o tym rozmawiać, to znaczy, że
my musimy zdać sobie sprawę z tego, że my operujemy czymś, co się nazywa Western Gaze, czyli tym spojrzeniem zachodu, nie? My jesteśmy tym spojrzeniem zachodu. Cała współczesna fotografia, cały przekaz medialny tak naprawdę jest zbudowany na konkretnych kliszach wizualnych i konkretnej narracji i tak dalej, która nie jest wspólna dla całego świata, a my ją mocno narzucamy. I też w ten sposób konkretnie opowiadamy, więc to jest dużo szersze i dużo bardziej skomplikowane, ale etycznie rzecz, o której jestem przekonany, że za chwilę zaczniemy rozmawiać. No też jest taka historia, że na przykład fotografując współczesny konflikt, też stajesz się częścią tak naprawdę wojny medialnej, tak? Którejś ze stron. No i wsadzą cię w ten autobus i najprawdopodobniej trafisz w kolejne miejsce, takie jak to z tym linczem, czy z zawalonym mostem i tak dalej, a w takie miejsca, które powinieneś trafić, to, nie, to najprawdopodobniej nie trafisz, bo nie będziesz mógł nie trafić, tak? Bo tak. Współczesna wojna to też jest wojna medialna. Tak, tak, szczególnie, że to Judy Butler w takiej bardzo fajnej książce, która się nazywa Frames of War, pisze właśnie o tym, że w 2003 pierwszy raz administracja Busha, wojna w Zatoce i tak dalej, czyli inwazja na Irak, wojna w Zatoce, wojna w 1991. To była sytuacja, w której tak naprawdę praktycznie całe media były, tak to się nazywa, embedowane, czyli tam, jak jest, jak to przetłumaczyć na polski, tam embed. Formatowane, tak? Wciąż. Znaczy, że dziennikarze, dziennikarki musieli być z wojskiem, z działami, byli przypisani. Słucham? Dołączeni do jednostek. Tak, to najlepsze. Dziękuję. Że byli dołączeni do jednostek, więc tak naprawdę to nie było w ten sposób, że ten przekaz był kontrolowany przez rząd czy Departament Bezpieczeństwa, ale z drugiej strony był formatowany w jakiś tam sposób, wiesz, można było widzieć tylko konkretne rzeczy, nie? W sensie do konkretnych rzeczy był dostęp, a my w tym samym czasie zgadzaliśmy się, mówimy media, zgadzały się na to tak naprawdę, bo dzięki temu miały dostęp do czego normalnie zupełnie nie miałyby dostępu, wiesz. Więc od tamtej pory tak naprawdę to się cały czas dzieje i nawet dzisiaj sobie o tym myślałem właśnie w kontekście tej naszej rozmowy, że nie znam nikogo, kto byłby po rosyjskiej stronie. I to jest szalony problem, bo z jednej strony, kiedy mówimy o tym, że powinniśmy raportować z obu stron, z ukraińskiej i rosyjskiej, tworzymy bardzo, bardzo niebezpieczny symetryzm, bo to nie są dwie strony, to nie są dwie strony konfliktu. Mówimy o najeźdźcy i kimś, kto się broni, nie? Z drugiej jednak strony, praktycznie informacje tylko i wyłącznie ze strony ukraińskiej, która też absolutnie zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób narracja wokół strat chociażby wojskowych jest częścią wojny informacyjnej. Więc super. Ale to ta podobna historia jest, wiesz, można pewne analogie wysnuć z tym, co się wydarzyło na granicy z Białorusią, tak? Czyli po naszej stronie miałeś zakaz wstępu na tą granicę, tak? Zakaz dostępu mediów, a po drugiej stronie miałeś fotografów ściągniętych z Moskwy, pracujących dla AP, którzy fotografowali zadowolonych ludzi przy ogniskach i sielską atmosferę i jakby, wiesz, wojska polskie, które tam atakują, nie? Z naszej strony miałeś znowu relacje tylko i wyłącznie jakby z oficjalnego przekazu WOT-u, służb i tak dalej, uchodźców nacierających na granicę. I żaden przekaz nie był jakby kompleksowy, nie pokazywał tej sytuacji, jak ona wygląda, tak? To, co wy robiliście, szukając osób w lasach, pomagając im, aktywistycznie działając, to też jest coś innego jeszcze, tak? Jakby tu się już widzimy, jakie te relacje we współczesności te są skomplikowane, nie? Że nic nie jest tak naprawdę proste. Nie? Tak, chociażby właśnie, wiesz, no, w kontekście właśnie tego obiektywizmu i
tak dalej. Już każdy przekaz jest subiektywny i tutaj akurat ta polsko-białoruska granica doskonale pokazywała to, że z różnego punktu widzenia operowało się zupełnie inną narracją i można było tworzyć całkowicie, co się chciało, ale też super znaczące jest też to, że w ogóle ten stan wyjątkowy został wprowadzony. Tak, tak. No to nie, po prostu jest sytuacja niewyobrażalna, nie? Jakby że media nie są dopuszczane, nie? W takiej... Wiesz co, tak, to jest raz, ale jakby wiesz, ja myślę, że tutaj wobec rządu nie mam wysokich oczekiwań. Więc to jest ten, a z drugiej strony trochę smutne było jednak to, że media się całkowicie podporządkowały. I ci sami ludzie, którzy dzisiaj raportują z Charkowa i naprawdę miast przy samym froncie i raportowali z bombardowanego Kijowa i tak dalej, którzy mogli zginąć. I ludzie ginęli. Bardzo wielu dziennikarzy, dziennikarek już zginęło w tym momencie, fikserów, producentek i tak dalej. A my się paliśmy mandatu 500 zł. I media nasze, polskie, zagraniczne też. Nikt nie łamał zakazu, nielegalnego zresztą zakazu, od którego można było się odwołać. Wiele osób nigdy nie zapłaciło tych mandatów. Ale nie zrobiliśmy tego. Tak. Karol, a jak to jest? Czy da się połączyć tą rolę aktywisty i dokumentalisty? Jak to jest w twoim przypadku? Jak się z tym czujesz? Tak. Okej? Okay. Nie, znaczy raz to jest to, że... Długo się zbrniałem, żeby już tak, już widzę, że mi dopisują do bio co jakiś czas. Fotograf dokumentalny i aktywista. Jak już zobaczyłem to drugi, kolejny, trzeci, czwarty raz, to już stwierdziłem, dobra, pierwszy. Już niech już tak będzie. Bo to też jest coś, wiesz, ostatnio sobie zacząłem myśleć o tym i tak prowadzą zresztą zajęcia studentkami i studentami na uczelni. Zaczęliśmy też dużo rozmawiać właśnie o tym, jak się definiujemy tożsamościowo, fotografii tożsamościowej itd., itd. I że bardzo często jesteśmy wtłoczeni w takie myślenie, w zasadzie jesteś tym albo tym. Ja mogę być jeszcze tym, jeszcze tym, jeszcze tym. Bardzo lubię gotować, kiedyś będę kochany. Zawodowo. Taki mam pomysł. I wtedy też nadal będę fotografem, nadal będę się aktywizmem zajmował i tak dalej. I że czy można to połączyć? Wiesz, ja też wychodzę z założenia, że też wiesz, wielokrotnie mi jakoś tam zarzucano, że nie wiem, fotograf powinien być jak mucha na ścianie i po prostu obserwować i tak dalej. Nie jest to prawdą, w sensie za każdym razem jesteś na poziomie nawet antropologicznym, w sensie badań antropologicznych. Nie wiem, czy wszystkie antropolog czy antropolożki, którzy po prostu badają, w sensie gdzieś tam sobie, bo Bronisław Malinowski na Trójbrandach też siedział w środku i tak naprawdę brał udział we wszystkim, też wpływał na tą sytuację i tak dalej, więc to się tak. Druga sprawa to jest też to, że ja wyznaję bardzo głęboko taką teorię, że to nie jest prawa człowieka, to nie jest ideologia. To nie jest coś, co jest coś, w co można wierzyć albo nie. To są rzeczy, na które wszyscy się umówiliśmy. Międzynarodowo się umówiliśmy. Gdzieś staramy się iść. Niektórzy wierząc w humanizm, inni wierząc w Boga, inni wierząc w różne sytuacje i tak dalej, ale to jest podstawa do tego, że ustanowiliśmy coś takiego jak prawa człowieka. I one nie są tortem, z którego możemy sobie wyjąć kawałek, który tutaj bardzo często moje koledzy i koleżanki walczą o, który się nazywa wolna prasa. I mamy sobie mamy ten kawałek i z niego zabieramy, a tak naprawdę całą resztę nie walczymy. Bo tak trochę parafrazując, ja wiem, że to będzie ciężkie, co teraz powiem, ale kiedy przyszli po mniejszości, to nie protestowaliśmy, nie? Kiedy przyszli po
po kolejne prawa i wolności nie protestowaliśmy. Kiedy przeszli po wolność prasy, to już nie było komu protestować. I to trochę tak wygląda. Znaczy my nie możemy, to nie jest katalog, z którego musimy się wybrać, bo to nam aktualnie pasuje. To też nie jest ideologia. To jest to, co nas wszystkich dotyczy. Umówiliśmy się, to jest pewnego rodzaju konsensus społeczny. Umówiliśmy się, że będziemy o to walczyć. I dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Że paradoksalnie wiem, że teraz dzisiaj współcześnie myślimy o tym, że żyjemy w czasach przemocy. W rzeczywistości nie żyjemy w czasach przemocy. To znaczy, że ta przemoc od prawie w ogóle ona maleje. Dzisiaj po prostu mamy taki dostęp do tej informacji o przemocy, że widzimy ją cały czas odnosimy się do niej, dlatego mamy poczucie, że żyjemy w rzeczywistości, w epoce przemocy. A tak naprawdę to żyjemy w całkiem bezpiecznych czasach, między innymi właśnie dzięki temu, że umówiliśmy się na konkretne rzeczy, które dają konkretny katalog wolności i praw, jakim są prawa człowieka. Dzięki. Pytania. Czy Państwo macie pytania? Kto by chciał zadać pytanie? Teraz muszę usiąść. Przepraszam, bo ja tak sobie nie zauważyłem, że jeszcze aż tak daleko siedzicie i tak plecami siedzę, wybacz. Tak, ja bym chciał wrócić do tego bardzo ciekawego wątku etyki, fotografii. Tutaj są dwa problemy, które Pan poruszył, mianowicie czy zrobić zdjęcie i czy je opublikować. No i tych przykładów jest bardzo dużo. Tam jakiś znany fotograf fotografował taką sytuację, że na jego oczach oprawcy masakrowali maczetą młodego chłopaka. Mm-hmm. On robił to zdjęcie, a potem miał wyrzuty. Jak się miał zachować, prawda? Bronić, reagować, czy być tego świadkiem, czy fotografować. Pytanie mam do Pana takie, czy Pan miał takie sytuacje w swoim życiu fotografa, że zrezygnował Pan i odłożył Pan aparat? Tak, miałem dokładnie takie sytuacje, chociażby właśnie na pograniczu polsko-białoruskim, gdzie były sytuacje, że po prostu już nie czułem się komfortowo robiąc zdjęcia później, albo zresztą my w ogóle za każdym razem wychodziliśmy z założenia. Ja nie biegnę do lasu, nie zobaczę ludzi i nie zacznę robić zdjęć. Ja w ogóle nie robię tak zdjęć, w sensie, że jeżeli tylko mam możliwość, jeżeli nie jest to tłum ludzi, jakaś sytuacja, która się aktualnie wydarza, nie wiem, na przykład protest, strajk kobiet, gdzie mogę podejść, mogę pobić bohaterem i tak dalej, to zawsze się staram właśnie w ten sposób robić. No ale były takie sytuacje, że po prostu nie wiem, wchodząc wiedzieliśmy, że zawsze mieliśmy ze sobą w plecaku rzeczy pierwszej pomocy, wodę, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. No i to były takie, że nie wiem, aparat jest schowany, najpierw zajmujemy się tym jedzeniem zimnym, opatrywaniem ran, takich różnych rzeczy, załatwieniem sytuacji, a później się zastanawialiśmy się, czy możemy porobić zdjęcia, czy jest bezpiecznie, czy są ludzie w bezpiecznym miejscu i tak dalej. Na szczęście nigdy nie byłem w sytuacji, w której komuś zagrażała śmierć albo taka przemoc właśnie zero-jedynkowa. Chociaż moment. Nie, tak może w bardzo małej skali, ale nie była taka sytuacja na strajku kobiet właśnie w Warszawie, że na takim wysokim murku, prawie dwumetrowym, młodzi ludzie stali i chowali się przed policją i w pewnym momencie przybiegł policjant, który w pełnym rysztunku zaczął po prostu łapać ich za nogi i ściągać ich siłą na ziemię. No ja wtedy nie wytrzymałem, w sensie stanąłem naprzeciwko niego i oczywiście bardzo grzecznie, a stanowczo zacząłem po prostu mówić do niego, kto wydał ten rozkaz, proszę się zatrzymać natychmiast, proszę przestać to robić, bo nie ma jakby ten. Mógłbym robić zdjęcia wtedy i pokazywać, że taka jest brutalność tej policji, no ale tym młodym ludziom naprawdę zagrażało niebezpieczeństwo, bo on ich ściągał po prostu z wysokości 2 metrów, nie? Więc no, oczywiście jest to nadal lajtowa sytuacja w porównaniu do tej sytuacji z maczetami, o której powiedziałem. Ale ja nie mam nigdy wątpliwości, że najpierw mam się zachować, najpierw jestem człowiekiem, później jestem fotografem, nie? To jest tak. No jeszcze chciałbym kontynuować ten wątek, jeżeli mogę. No, może to będzie pytanie, może to będzie moje takie wrażenie, refleksja, bo no, rola fotografa może być różna, prawda? Może to być dokumentalista, może sobie fotograf wyobrażać, że opowiada jakąś historię, że chcę coś przekazać, poinformować. A czy to nie jest tak, i może tak jest w Pana sytuacji, że w tym świecie współczesnym fotograf się opowiada po jednej ze stron i ten jego zawód jest formą walki ze złem, prawda, najogólniej mówiąc. Czy to nie jest tak teraz właśnie, że ten aparat jest teraz narzędziem, tak jak adwokat broni na sali sądowej
niesłusznie oskarżonego broni praw człowieka, ktoś inny w inny sposób broni. Czyli teraz to nie jest rola teraz fotografa we współczesnym świecie, czy to nie jest wyzwanie? Myślę, że opowiedziałeś to, jak ja myślę. Że ja dokładnie myślę o tym w ten sposób, jeśli chodzi o dokumentalizm. I też, ja jestem w dość wygodnej sytuacji, bo ja właśnie jestem dokumentalistą, nie jestem fotoreporterem. Nigdy z szacunku do ludzi, które wykonują ten zawód fotoreportera w Terki, nigdy mi się w ten sposób nie nazwał, bo to jest naprawdę super ciężki kawałek chleba i to właśnie to bycie na ulicy cały czas i to łapanie tego momentu, to też jest ważna część fotografii. Ale wydaje mi się, że to też jest taka ocena trochę tej sytuacji. Znaczy ta sytuacja, o której powiedziałeś, no, wyobrażam sobie, że nie, bez znaczenia, co by zrobił ten fotograf, ta osoba prawdopodobnie i tak by zginęła. W sensie, że to ludobójstwo, które się działo, ono się działo niezależnie od tego, czy jest fotograf. A tak naprawdę ten fotograf czy fotografka byli niewygodni dla tych zbrodniarzy, którzy dokonywali tej rzezi w tym przypadku, nie? Więc to jest też ten moment. Pamiętam też mi była taka sytuacja gdzieś, to chyba był 2007 rok, to było takie bardzo znane zdjęcie, bardzo znane nagranie zresztą też, konwój wyjeżdżający z Syrii, gdzieś z jednego z dużych miast, został zbombardowany i było takie słynne nagranie, jak właśnie fotograf, pamiętam faceta, pamiętam, że miał długie, kręcone włosy, zarost na twarzy, który aparat się dyndał obok, on biegł z dzieckiem po prostu na rękach i była duża dyskusja o tym, czy on się zachował etycznie, czy nie. W sensie to jest w ogóle idiotyczne pytanie dziś. Ratował dzieciaka, który umierał. Miał robić zdjęcie, on mógł coś zrobić, mógł chwycić to dziecko na ręce i mu pomóc. Jeżeli nie mógłby nic zrobić, to mógłby zrobić bardzo wiele, zrobiąc zdjęcie, dokumentując tę sytuację. Ja to tak przynajmniej widzę, nie wiem czy... Kto jeszcze ma pytanie? To jest fajne, fajne są takie rozmowy. Chciałbym pogratulować wystawy, projektu i sposobu podejścia do tematu, taki niestandardowego. A pytanie dotyczy sposobu prezentacji, bo to są zdjęcia czarno-białe z dużą ilością czerni, które gdyby podkreśla przygnębienie trochę, przynajmniej w moim odbiorze. Czy to był zabieg celowy, czy tak po prostu wyszło? Tak i nie. Myślę, że częściowo jest to po prostu jakaś moja fiksacja na punkcie czerni i bieli, ale też wynikająca bardzo mocno z tego, że ja fotografuję w bardzo graficzny sposób. To znaczy, że bardzo silnie komponuję zdjęcia. One są bardzo mało przerabiane, bardzo mało tam... Tak naprawdę w ogóle prawie nic z nim nie robię. Też często mam ustawiony czarno-biały podgląd już na aparat, już prawie zawsze mam tak. I one tak wyglądają. Zresztą sam aparat też dość specyficznie robi zdjęcia. Ja mam przyjemność współpracować z Leicą, której bardzo dziękuję, to się nagrywa. Dziękuję bardzo. I zawsze mnie wspierają. Wytniemy. Zdjęcie, cholera. Ale też ten aparat robi bardzo specyficznie zdjęcia, bo te komponowanie jest po prostu inne. Jeżeli ktoś pracował na dalmierzowych aparatach, to tak to działa. A z drugiej strony trochę też tak, nie wiem, jak świadomie, nie wiem, czy wcześniej powiedziałem świadomie, czy nieświadomie, nieważne. Z drugiej strony też jest to celowy zabieg, między innymi dlatego, że zdjęcia są robione w bardzo wielu różnych miejscach na świecie. Więc też te sytuacje światła, sytuacje też geograficznie nawet i te wszystkie pory dnia i tak dalej są bardzo różne i te zdjęcia byłyby bardzo różne. I jest to jakaś taka forma zachowania spójności, takie uśrednienia tego wszystkiego, bo na przykład niektóre ze zdjęć pięknie wyglądają w kolorze. Czasem jest tak, że gdzieś tam odpalam te zdjęcia, tak, o cholera, ale to świetnie wyglądało w kolorze, przyniosę mi się nie. I muszę zdjąć to do tego wspólnego mianownika, bo dla mnie to też jest właśnie o tym opowieść. To nie jest, to są opowieści konkretnie o Muhammadzie, to jest konkretnie o Nazimie i kolejnych osobach, kolejnych Parwanie, Fereszcze i tak dalej, i tak dalej.
ale w tym samym czasie to jest szeroka opowieść, która właśnie ma pokazywać złożoność tej sytuacji. Zresztą ja się już tak śmieję, bo wiecie, jest takie popularne określenie long-term project. Ja już mówię, że to u mnie w naszym przypadku to już jest taki never-ending project. Bo i coraz częściej się śmiejemy bardzo smutno, że robimy w biznesie, gdzie tylko i wyłącznie będziemy mieli więcej pracy. I to, co przyniosą nam następne miesiące, a lata już na pewno, a dekady już na 100%, będzie absolutnie porażające i zaczniemy się uczyć języków. Zadawajcie pytanie, tak lubię, jak mnie ktoś ciągnie za język. To jest fajne, nie wstydźcie się. Każde pytanie jest dobre. Cześć Karol. Ja mam pytanie dotyczące dokumentu, bo wspominaliście tutaj podczas rozmowy o sprawczości, o etyce, o tym, że czasami fotograf, naciskając spust migawki, nazwaliście to, wykonuje swego rodzaju wyrok czasami, aż takich mocnego sformułowanie tutaj padło. Ja się z tym absolutnie zgadzam, ale ja chciałem się odnieść do czegoś bardziej ogólnego, mianowicie do tytułu X-Printa tegorocznego. Czym jest dla Ciebie po prostu materia dokumentu? Bardzo skomplikowane pytanie. Znaczy dla mnie materia dokumentu, jeśli próbuję to rozłożyć, to jest takie ładne, to jest ładne sformułowanie materia dokumentu, ale naprawdę do czego ono dotyczy. Jestem ciekawy Twojej interpretacji. Ludzie, dla mnie to jest wszystko, to jest, oczywiście możemy dokumentować, są ludzie, którzy dokumentują przyrodę na przykład, w moim przypadku są to ludzie, są to zawsze ludzie, dla mnie, ja jestem wampirem, który się żywi ludzką energią i mam nadzieję, że nie tylko ją wysysając, ale bez ludzi nie potrafię funkcjonować, tam wszystko, co jest o ludziach, wszystko, co opowiada o kulturze, i tak dalej, to jest dla mnie właśnie ta materia. Bo tak jak tutaj wcześniej zostało powiedziane, jak ja się do tego też potwierdziłem i przyznałem, to dla mnie to jest narzędzie. Dla mnie fotografia i dokument jest narzędziem chociaż górnolotnie to brzmi, ale może to są takie czasy, że trzeba myśleć górnolotnimi zwrotami. Tak, walki ze złem. I robienie tego w ten sposób, nie? Więc ludzie, materią dokumentu są ludzie. Dzięki. Nie widzę, nie słyszę. Po raz pierwszy, po raz drugi. No, nie wstydźcie się. Karol, a jakie masz dalsze plany i takie, wiesz, zawodowe, ale nie tylko zawodowe, związane z fotografią, oprócz gotowania, co jeszcze? Musimy napisać doktorat. Ty też. Tak. Mierzymy się razem. Tam Mariusz też się gdzieś chowa. Doktorat Mariusz. Musimy to skończyć. To jest to, ale też to jest taka rzecz, o której ostatnio bardzo dużo myślę, bo sobie uświadomiłem, że chyba już jestem na tyle dorosły, mam 37 lat, na tyle dorosły, że poczułem, że nie dam rady zrobić wszystkiego. To znaczy nie jestem w stanie być wszędzie, nie jestem w stanie zająć się każdym tematem, który mnie interesuje, a niestety coraz więcej tematów przypadało w tym momencie. Oczywiście od 24 lutego cały czas mnie po prostu nosi, żeby pojechać, żeby się zająć tematem. Przepraszam, Ukrainy. Bo jest to jeden z najważniejszych tematów, jaki dzisiaj współcześnie mamy. No, w sensie nie da się go pominąć i wpływa na nas, będzie wpływać i tak dalej. A z drugiej strony właśnie w tym samym czasie, kiedy Ukraina jest wciąż niestety, może już niestety nawet nie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o informacje, ale nadal jest rzeczywiście, utrzymuje ten przekaz medialny, tak w tej
medialnej, mętnej wodzie ukrywa się bardzo wiele, znaczy ginie bardzo wiele tematów, chociażby właśnie tematów granicznych. Nie? Więc skupienie się na tym temacie granicznym i teraz nawet sobie tak ostatnio pomyślałem, że będę granty, konkursy, te wszystkie rozpisywać, zbudować na to pieniądze i po prostu zająć się kolejnymi elementami tej układanki, a jeszcze ich zostało dość dużo i będą się cały czas pojawiać nowe, bo nie, gdyby właśnie mieliśmy bezpośrednio stąd wsiadać samochód i jechać do litewskich obozów, a za nią niestety Ania się rozchorowała, czy córki Ania się rozchorowały, ale litewskie, znaczy obozy w Litwie, włosko-libijska granica, na hiszpańsko-marokańskiej znowu się bardzo złe rzeczy dzieją. Aj. Będzie ciężko. A powiedz mi, czy realizacja takich zaangażowanych projektów i twoja praca ma na ciebie wpływ tak osobiście, na twoją kondycję? Tak. W sensie... to jest taka bardzo brzydka rzecz, która się dzieje w środowisku właśnie takim dokumentalno-reporterskim, które jest wciąż bardzo macho środowiskiem, które jest często sobie tak wyobrażam, wciąż jest taki etos, znaczy taki mit trochę fotografa, kowboja, specjalnie używam męskich końcówek, który pojedzie, pokaże, zobaczy, góry, tu, powie nam jak jest, nie? A tak naprawdę jest twardzielem, kurde, wiesz, kurde. Dzisiaj widzę, że pośród kilkunastu moich znajomych, którzy pracują w tym momencie w Ukrainie, albo pracowali, myślę, że ponad połowa ma widoczne oznaki, jeśli nie wypalenia, jeśli nie stresu bałurazowego, to wypalenia i ludzie się z tym naprawdę bardzo mocno domagają. A często to też wraca po jakimś czasie i chyba czas, żeby się zacząć do tego przyznawać, bo jak się nie będziemy do tego przyznawać, nie będziemy o tym rozmawiać, to niestety się złe rzeczy dzieją i tutaj niedaleko szukając, można tylko przypomnieć historię Krzysztofa Millera, który po prostu wziął za dużo na siebie i nikt, no może mało kto zwrócił uwagę na to, z jakimi problemami się mierzył po tym wszystkim, bo to były takie czasy, że się nie mówiło o tym, a może teraz są takie, że trzeba zacząć. Bardzo dziękuję, Karol, za rozmowę, za to, że przyjechałeś. I co? Dziękujemy. A ja dziękuję, że byliście, że to super fajne.